Zostaw ty ten na lewym nodze, co masz, na lewej. Michał, potrzebuję obuwie. Dorota. Czy mam wymienić obuwie? Nie, możesz zostawić tak jak idź. Idź tak. Ale jest ładnie, czy jest znośnie? To jedno zmień. Czy lepiej będzie w kaloszu? Nie będzie w kaloszu lepiej, no. Mówiłem ci. Jak ktoś nie oglądał prognozy, będzie się pukał w głowę. No i pada deszcz. No pada. To po co masz kaptur na głowie? No bo myślałam, że pada. No, ja też myślałem, że pada. Stara baba. Patrz, jak wygląda stara baba. Stary mąż. Tak wszystkie ciąże tak się zachowują, to... To się mi dziwi, że taki mały przyrost naturalny jest. Ciąże to nie ma związku z ciążą. Tak, po prostu jest stara baba. Dorota jest wkurzona, bo spałem do 9.30. Już uznaję to, że przespałeś cały dzień. To była 10 chyba 30. Spałeś cały dzień. Wiedziałem, że mogliśmy robić fajne rzeczy. No i robimy. Idziemy na spacer. Jest pierwsza. Nie jest w tym czasie. Nigdy nie robimy nic fajnego o 10 rano, więc ja robię, spania. Ja robię, wiedzieć. No a teraz jedziemy do parku na Brudnie, żeby Dorota troszeczkę poczuła las. Kiedyś chcieliśmy tu mieszkać. Małe budyneczki, co prawda na Brudnie, ale za to jest las tutaj. Może nie duży, ale zawsze las. Fajnie tu. Fajnie by było mieć okna na las. Rzuciłem Anikowy patyk, jest tutaj. Nad jego głową. Szukaj! Tu! Zobacz, tu jest! Tu jest! Dorota pojechała już na kolejne badanie, którego nie rozumiem. Zaczynam się mało gubić w tych wszystkich badaniach, które ona przechodzi. A ja wracam do domu ze zmęczonym psem. No i za 2 godziny trzeba już wybywać do pracy. I już tradycyjnie zbliża się mrok. To zbliża się też czas, kiedy należy iść do pracy. W przeciwieństwie do wszystkich innych ludzi na świecie. Posiedziałem teraz sobie przed komputerem i pooglądałem stare odcinki vloga. Strasznie śmiesznie się to ogląda, naprawdę. Ja wyglądałem jakoś inaczej. Włosy inne. I ten montaż zupełnie inny. Jakieś dłuższe te vlogi. Wszystko było inne. A wam bardziej się podobały te pierwsze, czy te teraźniejsze odcinki? Napiszcie w komentarzach pod spodem. Jestem ciekawy. Ja nie mogę powiedzieć, czy były lepsze, czy gorsze. Były po prostu inne. I wszystko takie nieostre jeszcze na tym starym aparacie. Trochę się nawet cieszę, że go ukradli. Dzięki temu mogłem sobie kupić ten. No skakuj, Ali. Proszę, to już doskonale wie, gdzie iść. Co to Ali za ciało leży tutaj? Co to za ciało? Choinka, tak? Kto to? Tyle czasu dojechałam. Thank you.
Wiedziałem, że przyjdzie z tym aparatem. Wiedziałem. Dlaczego nie robisz normalnie? No to trzeba. Chcesz spróbować? Podczasać jeszcze tam. Bo drwal, a już nie powiedziałam. Pamiętacie ptaka z ulicy Zamkowej? O, no! Ale to jest dobre, bo... To nie jest ptak z ulicy Zamkowej, tylko to jest ekstrawagancki, przepiękny płaszcz. I znalazłam właśnie w mojej kieszeni 50 funtów, którym się nie podzielę. Pokaż. Skarbnik w której ręce. Chwilą Dorota powiedziała, że kupuje sobie Madzia tak duże rzeczy, że nie wiadomo, czy jest super gruba. Czy po prostu gruba? Super szczupła, tak nie wiem. Widziała, że w ogóle nie widać w tych super dużych rzeczach moich was. O. Realnie. Na bajsie. Micho! To jest to, co tytuł mógłby położyć na scenę. Zrobisz jak Borys z Rosji. Piki Baroz. No dalej, dalej. Ale co tu się dzieje? Oszalał. Kurczę, jakieś okulary mógłbym chyba sobie pomału przynosić tutaj. Nikt nie lubi spoilerów. Jeżeli czekam na coś, tak jak na film Star Wars, który mam obejrzeć już jutro, czyli dla was dzisiaj, o 18:00, to nie chcę przed tą 18:00 znać jakichkolwiek szczegółów dotyczących tego filmu. Tak było dzisiaj. Dwóch moich kolegów, Tytus i Bartek, poszli na premierę Star Warsów. Ja naprawdę czekam na ten film od długiego czasu. I staram się nawet nie czytać recenzji, mimo że w tych recenzjach nie spoilerują filmu w ogóle. Oni przyszli dzisiaj do pracy, żeby nas odwiedzić, żeby napić się piwa. Przyszli i mówią... I zaczynają rozmowę, może nie Tytus, ale Bartek, zaczyna rozmowę z kimś na temat Star Warsów, których ja nie oglądałem. Jakie to jest wkurzające, kurwa. Naprawdę, myślałem, że wyjdę z siebie i że naprawdę coś im zrobię. Bo nie cierpię nawet spekulactwa. Nie wiem, czy jest takie słowo. Co mogłoby się wydarzyć, bo jeżeli to się wydarzy, to znaczy, że ja już to wcześniej wiedziałem, nie będzie to dla mnie żadnego zaskoczenia. Ale mi podnieśli ciśnienie. Mi zostało 18 godzin do premiery. Dla mnie premiery. To już za parę minut będziesz przyjacielem. Sielalala, sielalala. Całej naszej piątki, czwórki tylko rozmusi. Jakoś taki mam dobry humor. Chyba przez to, że wychodzimy z pracy.